Państwo, to nasze dzisiejsze spotkanie to spotkanie pod tytułem, jak już na wstępie powiedziałem, aby nie uległy zapomnieniu. Aby nie uległy zapomnieniu tamte dni. Tak ważne dla Polski, tak ważne dla zmiany w Polsce, dla zmian w Polsce, które się dokonały. Jesteśmy świadkami, jeśli żyjemy w innej Polsce. Ale trzeba zwrócić uwagę i powiedzieć jasno, że są wśród nas, to jest duża rzesza, to są uczniowie, którzy w tamtych czasach nie żyli. I niekoniecznie tych spotkań jest dość mało, tak? I niekoniecznie znają tą historię, a dobrze by było, żeby znali historię i potem przekazywali innym pokoleniom. Dzisiaj my możemy przekazywać, dzisiaj my możemy pokazywać, możemy tą tradycję podtrzymywać tych spotkań. Natomiast kiedyś będziecie, drodzy uczniowie, musieli przejąć pałeczkę po nas i to, co tu się dowiecie i dzisiaj, i ciągle, i zawsze o tamtych czasach, jakże trudnych czasach, żebyście dalej dla następnych pokoleń przekazywali. 2-10 czerwca 1979 roku. Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. Niech stąpi duch Twój. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Narastające od lat niezadowolenie przybiera w 1980 roku kształt protestów robotniczych. W lipcu wybuchają strajki na Lubelszczyźnie, 8 lipca w Świdniku, 14 lipca w Lublinie. 7 sierpnia za działalność w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża zostaje zwolniona ze Stoczni Gdańskiej Anna Walentynowicz. W jej obronie działacze Wolnych Związków Zawodowych Bogdan Borusewicz, Jerzy Borowczak, Bogdan Felski, Ludwik Prądzyński organizują strajk w Stoczni Gdańskiej. Na czele strajku z ramienia Wolnych Związków Zawodowych staje Lech Wałęsa. Andrzej Gwiazda zostaje członkiem prezydium MKS. Strajkujący stoczniowcy otrzymują wsparcie z całego kraju. 16 sierpnia władze postanawiają spełnić żądania ekonomiczne stoczniowców. Zapada decyzja o zakończeniu strajku. Sytuację ratują 4 kobiety. Alina Pińkowska, Anna Walentynowicz, Ewa Bosowska i Henryka Krzywonoc, które powstrzymują wychodzących stoczniowców. Henryka Krzywonoc, która zatrzymała komunikację miejską na znak solidarności ze stocznią, krzyczy przy bramie. Jeśli nas porzucicie, będziemy zgubieni. Stocznie zostają w spokoju, ale małe zakłady rozmiotą jak bluzki. Zapada decyzja o kontynuacji strajku i rozszerzeniu listy postulatów do 21 punktów. Zwycięstwo. Po długich i burzliwych rokowaniach dochodzi do podpisania porozumień. 30 sierpnia w Szczecinie, 31 sierpnia w Gdańsku, 3 września w Jastrzębiu-Zdroju. Spór prawny o zapis w Statucie Solidarności, zmieniony bez zgody wnioskodawców przez sędziego Sądu Pierwszej Instancji, został rozstrzygnięty przez Sąd Najwyższy w dniu 10 listopada 1980 roku na korzyść Solidarności. Pierwszy wolny związek zawodowy bloku socjalistycznego jest zarejestrowany. Nie jest to jednak koniec walki. W dniu 19 marca 1981 roku w budynku Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy dochodzi do pobicia 3 działaczy Solidarności. Na warszawskim Śródmiejskim Rondzie milicja obywatelska przez 3 dni blokowała kolumnę pojazdu, której przejazd był manifestacją poparcia dla Solidarności. Pomimo utrudnień mieszkańcy Warszawy dawali dowody sympatii dla transportowców. Pierwsza tura Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność obradującego w hali Oliwii w Gdańsku dnia 5-10 września 1980 roku przyjęła posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, które doprowadziło do wściekłości komunistyczne władze państw bloku socjalistycznego. W drugiej turze Krajowego Zjazdu Delegatów, obradującego w dniach 26 września, 7 października 1980 roku, na przewodniczącego Solidarności został wybrany Lech Wałęsa. W dniu 5 lutego
1982 roku w Świdniku zainicjowano bojkot dziennika telewizyjnego, polegający na spacerowaniu po ulicach w godzinach nadawania dziennika. Ta forma bojkotu rozszerzyła się na cały kraj. Władze w odwecie ogłosiły w Świdniku rozpoczęcie godziny milicyjnej od 19:30, czyli godziny bojkotu spacerowego. 5 października 1983 roku Lech Wałęsa został ogłoszony laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Odbierając nagrodę, Danuta Wałęsa, odczytując list laureata, między innymi powiedziała: łakniemy sprawiedliwości i dlatego jesteśmy wytrwali w walce o nasze prawa. Jak daleka jest jeszcze droga do wolności? Pokazała narodowi tragedia księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Jerzy został porwany i zamordowany przez zabójców ze służb bezpieczeństwa w dniu 19 października 1984 roku. Pogrzeb księdza Jerzego, męczennika Solidarności, zgromadził rzeszę wiernych i był manifestacją sprzeciwu wobec przemocą utrzymywanej władzy. 8-16 czerwca 1987 roku. Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. Jeden drugiego brzemiona nosi. W roku 1988 przez Polskę przechodzi fala strajków zorganizowanych przez delegalizowaną Solidarność. Jako odpowiedź na sądowe odrzucenie wniosków o rejestrację niezależnych samorządnych związków zawodowych. W wyniku uzgodnień przy okrągłym stole Solidarność zostaje ponownie zarejestrowana 17 listopada 1989 roku. Roku po wielu strajkach robotników podpisano tak zwane porozumienia sierpniowe w Gdańsku i Szczecinie, w wyniku których 10 listopada powstał niezależny, samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Ta nazwa została wymyślona przez Karola Modzelewskiego, historyka i profesora nauk humanistycznych, który w czasie PRL-u należał do opozycji. Dwa dni po powstaniu Solidarności, czyli 12 listopada 1980 roku, generał Wojciech Jaruzelski ogłosił na posiedzeniu Komitetu Obrony Kraju, że plany wprowadzenia stanu wojennego zostały przygotowane. W tym samym czasie na granicach Polski zaczęły się gromadzić siły wojskowe. 1 grudnia odbyło się plenum Komitetu Centralnego z odezwą do Polaków. Również tego samego dnia przedstawiciel Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Tadeusz Upałowski, został wezwany do Moskwy. Dostał on informację o planach rozstawienia radzieckich
czechosłowackich i NRD-owskich dywizji w polskich miastach. Wkroczenie wojsk miało się odbywać w ramach ćwiczeń Sojuz 80. Były to ćwiczenia wojsk Układu Warszawskiego, których wprowadzenie miało być swoistym straszakiem dla Solidarności. 5 grudnia spotkali się w Moskwie przywódcy Układu Warszawskiego i uznali podpisanie porozumień sierpniowych za błąd. Przewodniczący polskiej delegacji Stanisław Kania ostrzegł, że interwencja może spotkać się z gwałtowną reakcją społeczną, wręcz z powstaniem narodowym. Ćwiczenia Sojuzu 80 zostały odwołane, a wojska zaczęły być wycofywane z polskich granic. Pierwsze strajki odnotowano w Hucie imienia Lenina w Krakowie, w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina, w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie i w Stoczni imienia Warskiego w Szczecinie. Jednym z najbardziej znanych strajków był strajk górników w kopalni Wujek. To oni jako pierwsi przeszli do aktywnej walki z wrogiem. Milicjanci zostali zaatakowani narzędziami pracy górników, ciężkimi śrubami i łopatami. W przeciągu kilkunastu minut milicja zdecydowała się na użycie otwartego ognia, w wyniku czego zginęło 9 górników. Najdłużej trwały strajki w Hucie Katowice, kopalni Ziemowit i kopalni Piast, w której to górnicy protestowali ponad 2 tygodnie, od 14 do 28 grudnia, pod ziemią. Najbardziej nasilony opór społeczeństwa miał miejsce w pierwszych tygodniach stanu wojennego. Przykładem może być tutaj palenie świec w oknach i układanie krzyży kwietnych na znak pamięci o zamordowanych, a także urządzanie spacerów w trakcie rozpoczynania się głównego wydania dziennika telewizyjnego oraz wystawienie odbiornika telewizyjnego przez okno. Ludzie na znak protestu nosili w ubraniach oporniki, drukowali ulotki o treści antyrządowej, celowo spóźniali się do pracy i pisali na murach hasła takie jak Orła wrona nie pokona. Liderem w konspiracyjnej prasie był tygodnik Mazowsze. Rzeczywistą władzę sprawowało 4 generałów: Jaruzelski, Kiszczak, Siwiecki i Janiszewski. Powstał również tak zwany dyrektoriat, w którego skład oprócz powyżej wymienionych generałów wchodzili Rakowski, Barciszewski, Milewski i Olszowski. Partią oficjalnie DA rządzącą było PZPR. Jednak poparcie dla niej znacznie spadło. Przede wszystkim dlatego, że 30% jej działaczy przeszło do Solidarności. W pierwszych miesiącach trwania stanu wojennego tworzyły się nowe struktury w Solidarności. Jednakże ich działanie było przerywane z powodu aresztowań działaczy. Narastał także problem legitymizmu władzy, ponieważ Lech Wałęsa, podobnie jak większość członków Solidarności, byli internowani, przez co nie mogli udzielać mandatu nowym strukturom konspiracyjnym. Po wprowadzeniu stanu wojennego powstawały Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego, w skrócie OKON. 26 marca 1982 roku dokonano nowelizacji Konstytucji przez Sejm. Wprowadzono dwie instytucje – Trybunał Stanu i Trybunał Konstytucyjny. W lipcu 1982 roku powołano przez TKK Biuro Koordynacyjne w Brukseli, którym kierował Jerzy Milewski. 20 lipca 1982 roku powstał Patriotyczny Ruch Ocalenia Narodowego, w skrócie PROM. Z braku koncepcji ze strony władzy na rozwiązanie Solidarności zawieszone zostały związki zawodowe. W ten sposób władza liczyła na porozumienie z Lechem Wałęsą, który odmówił rozmów. Dnia 8 października 1982 roku Sejm uchwalił nową ustawę o związkach zawodowych, według której w zakładzie pracy mógł legalnie działać tylko jeden związek, popierany przez PZPR. Nowe związki zrzeszały się z OPZZ, czyli Ogólnym Porozumieniem Związków Zawodowych. Solidarność została zdelegalizowana. Thank you.
Chcemy przedstawić ułamek poezji internowanych, więzionych w specjalnych obozach wojskowych,
Posłuchajmy ballady o internowanym, powstałej w grudniu 1981. Jeszcze nim ranne wstały zorze, spałeś w łóżeczku, mój Dnie Boże. Lecz błogi sen twój długo nie miał trwać, spod znaku MO ciebie przyszła brać. A gdy już oczy przetarłeś zdumiony, rozmowa krótka, stan wojny jest ogłoszony. Jesteś element, ekstrem i mimo zdumienia, dla wyższych racji pójdziesz do więzienia. Złudzenia w te prysły i prysło olśnienie, gdy ci kazano opróżnić kieszenie, zdjąć pasek, sznurowadła i bez ceregieli, kopniakiem w tyłek rzucono do celi. Myśli tysiące krążą ci po głowie, lecz kto ci chociaż na jedno odpowie? Czym zasłużyłeś na los tak niegodny? Dlaczego i komu byłeś niewygodny? Rano już słyszysz treść komunikatów. Apeluje premier do braci, Polaków. O pracę, spokój i o zrozumienie, a sam nowymi ludźmi zapełnia więzienie. Różnych rzeczy w swym życiu dokonałeś. Różne grasz role lub wcześniej różne grałeś. Raz byłeś przegrany, to znowu wygrany. Ale nigdy nie byłeś, jak dziś, internowany. Zupę i czarną kawę dadzą na śniadanie. Na obiad zaś groch, beton, który w gardle stanie. Humor ci dopisuje, choć wieści złowieszcze dochodzą do cię, lecz całej prawdy nie znasz jeszcze. Naród się buntuje przeciw samowoli. Panom generałom nie da się zniewolić. Broni demokracji, broni swoich ludzi. Broni praw związkowych, wywalczonych w trudzie. Pamiętaj, internowany, o swojej załodze, o ludziach, co ryzykują dla cię zdrowie. A gdy będziesz już wolny, to w wolności dobie. Pomyśl wtedy o nich, jak oni o tobie. Wiersze tworzone i przepisywane, na kartach przemycanych przez internowanych, przerzucane z różnych miejsc internowania, przeszły przez wiele rąk, dodając otuchy i wiary osadzonym w więzieniach działaczom i sympatykom Solidarności. Wiele z nich nie posiada autora, wiele tworzono wspólnie, w celach, zabijając tęsknotę i rozgoryczenie. Nie płacz, mamo, że święta tak blisko, a ja ciągle nie wracam do domu. Mnie nazwano antykomunistką, lecz o tym nie mów nikomu. Pytasz mnie, dlaczego to robię, choć czuję, jak strach za mną kroczy? Chciałabym zawsze, gdy spojrzę do lustra, bez odrazy patrzeć sobie w oczy. Nie płacz, mamo. Gdy przyjdzie Wigilia, daj na puste miejsce kromkę chleba. A gdy gwiazda pierwsza zaświeci, wymów słowa, że tak było trzeba. Ty, któraś Boga wstań rodziła, w tę cudowną noc betlejemską. Panno, Matko nasza, nadziejo, daj nam męstwo. O w niebo wzięta, uprosz łaskawie wiecznej światłości tym, którzy padli za świętą sprawę Solidarności, która stała pod krzyżem Syna. Z Nim cierpiałaś i śmierć, i rany. Wyprosz łaskę, o boleściwa, dla wszystkich bitych pałkami. Panno bez mazy, która z radością przyjęła los twój, wskaż, jak darować winy, urazy i żyć miłością. Przez obcych skłamaną, przez swoich zdradzoną. Nie poznasz ty Polski, taka zbolała, w kolejkach włóczących, w kajdanach cała. Nulaj, żyje zło, nad hałd krainą. Posłuchaj w duchu kania, co po Śląsku płyną. Nulaj, żyje zło, nulaj,
a Ty go, Matulu, w płaczu wypłynął. Czekali Cię, Jezu, na szychcie w sztolni. Przeszyły ich kule, bo chcieli być wolni. Dziś przyszli wędrować razem do Ciebie. Połam się opłatkiem z nim, tam, w niebie. Wieje wiatr od morza i śniegiem zacina. Stanęła przed stoczną przy bramie dziecina. Mieliśmy dla Ciebie żłobek usłany, ale go wczoraj rozbili czołgami. Chcieliśmy Cię ogrzać i ugościć strawą. Zabrało nam wszystko to wojenne prawo. Ubogie koszulki, pieluszki i chustki. Czy Ci wejść pozwolą do nas bez przepustki? Może Cię wypędzą, tak jak z Betlejemu. Mróz serce zaciska, gdy ma odejść słowo. Jezu, zostań z nami, umocnij nadzieję i powróć nam jeszcze godzinę sierpniową. Natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów unosił się dym. Śpiewał, że czas by runął mur, on śpiewał wraz z nim. Wyrwij górom zęby gra. Zerwij kajdany, połam bak, a mury runą, runą, runą i pokrzywią stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów. Niosła ze sobą starą treść, treść na skroś serc i dusz. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklastem brzmiał. Ciąży łańcuch zwlekał świt, a on wciąż śpiewał i grał. Wyrwij mu zęby gra, zerwij karytary, połam mat, a góry runą, runą, runą. I pokrzywią stary świat. Aż zobaczyli ilu ich, poczuli siłę i czas. Z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Palali pomniki, rwali próg, ten z nami, ten przeciw nam. To sam ten nasz najgorszy wróg, a śpiewak dalej im grał. Patrzył na równy muru marsz, milczał słuchny rogu ku. A mury rosły, rosły, rosły łańcuch, kołysał się mu. Patrzył na równy tłumu marsz, milczał słuchny w kroku w gór, a mury rosną, 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 łańcuch to wyszedł się. Kasiu, to już 30 lat minęło od tamtego dnia, 13 tak. grudnia. 30 lat. Pamiętam to naprawdę, ponieważ przeżywaliśmy to, pamiętam to jakby było no, kilka dni temu przynajmniej. Były to bardzo ciężkie czasy dla mojej rodziny.
do moich znajomych, bo przecież wszyscy internowani to byli moi znajomi, z którymi się spotykaliśmy, nie tylko na zebraniach, ale prywatnie, odwiedzaliśmy się i to były bardzo ciężkie czasy. Skąd się wziął ten oportunizm? Ta walka z komunizmem? Myślę, że pomału odkrywanie prawdy i dowiadywanie się, że te wszystkie prawdy głoszone przez PZPR, przez dyrektorów, no, prawda, chciałam powiedzieć w cudzysłowie, tak, że one były po prostu totalnym kłamstwem, że kiedy w PRL-u wszystko ukazywano w różowych kolorach, jak przyjeżdżał jakiś dygnitarz, to wszystko malowano, czyszczono, nawet świnie myto. W stanie wojennym wszystko było w czarnych kolorach. Jak nie było węgla, no to wiadomo, że górnicy z Solidarności byli winni. Jak były kartki, no to wiadomo, że to zrobiła wszystko Solidarność. Potem się okazało, że ci ludzie, którzy byli aresztowani na zasadzie domniemania, oni nie mieli żadnego wyroku, bo mógłby organizować. Oni pozamykani, potem raptem zostali rehabilitowani ci sami ludzie, nic nie robiąc. I żyje im się dobrze do dzisiaj, tak? Niektórym. Panie Basiu, pierwszy raz spotkanie po 30 latach na Zamku w Gostyninie. Czy wpisze się to w kalendarz ewentualnie obchody? No ja bym chciała, a czy się wpisze, to tego nie potrafię powiedzieć. Wielu ludzi już nie żyje, wielu ludzi pracuje, wielu ludzi uważa, że poświęcili się niepotrzebnie, bo te czasy, które mamy teraz, wcale nie są dużo lepsze. Takie jest ich zdanie, chociaż ja go nie podzielam. Ale wielu ludzi tak uważa, w związku z tym, nawet jak robiłam ten film o Gostyninie i chciałam niektórych ludzi nakłonić, mają dużo pamiątek, ale nie chcą w ogóle na ten temat rozmawiać, uważają, że to jest zamknięta karta. Robili, bo tak wtedy trzeba było i nie chcą na ten temat mówić. Życzymy pani, żeby to jednak wpisało się w kalendarz. Dziękuję bardzo.